Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Niestety codzienność youtubera nie jest prosta. Bardzo często pod filmami pojawiają się komentarze pełne hejtu bądź jadu, ale też często są to komentarze, które po prostu chcą nas zranić bądź też wbić nam szpilę gdzieś tam w nasze bardzo wrażliwe miejsce. Postanowiłam, że pokażę Wam część takich komentarzy i ułożyłam je przede wszystkim najpierw od tych najłagodniejszych, które zdecydowanie nie są hejtami, ale są już uszczypliwe albo starają się wytknąć czyjeś wady, i przejdziemy coraz do ostrzejszych. Jeżeli jesteście wrażliwi, to myślę, że ten film nie jest dla Was, bo niestety pod koniec tego filmu będą epitety, które mogą Was bardzo mocno zaskoczyć. Dlaczego robię ten film? Ponieważ bardzo często piszecie mi, że zakładacie kanał albo że chcecie założyć kanał, lecz boicie się właśnie krytyki, boicie się hejtu i chciałam Wam po prostu pokazać, jak wygląda codzienne życie youtubera i jakie komentarze są u mnie na kanale kasowane. Bo tak jak Wam mówiłam, ja nie moderuję komentarzy, macie wolny dostęp do komentowania filmów, ale niestety takie, które są obraźliwe, z kanału znikają, ponieważ nie pozwolę, żeby tutaj się zrobiło jakieś brudne środowisko osób, które będą wchodzić tylko i wyłącznie na film po to, żeby mnie obrażać. Ale myślę, że starczy już tego przydługiego wstępu i zacznę dla Was czytać komentarze. I będę je czytać oczywiście z komórki. Zacznijmy może od czegoś, co nie jest typowym hejtem, ale specjalnie umieściłam ten komentarz tutaj, żeby pokazać Wam, że bardzo często zdarza się, że ktoś wejdzie na film i go nawet nie obejrzy, a wstawi swój komentarz. Dlatego już przejdziemy do czytania. Serio? Jesteś osobą wierzącą i obchodzisz Halloween, który jest oparty na okultyzmie i spirytyzmie? Skoro już tak epatujesz swoją religijnością? Jak widzicie, jest to komentarz dotyczący mojego daily vloga, który specjalnie zatytułowałam, jak spędziłam Halloween, ponieważ chciałam pokazać, że Halloween można spędzić inaczej. Ktoś ewidentnie nie obejrzał filmu i od razu ocenił. I oczywiście, ja sama jestem przeciwko Halloween, ale w życiu nie napisałabym komuś takiego komentarza, bo pamiętajcie, że każdy ma prawo do własnych decyzji i jeżeli ktoś by się mnie spytał, dlaczego nie obchodzę, to bym mu wytłumaczyła, ale nigdy nie można nikogo oceniać, ani tutaj właśnie od razu mówić, że coś jest oparte na okultyzmie, bo taka forma komentarza od razu idzie na dialog. Przejdźmy może dalej. Bardzo często pojawiają się komentarze w stylu weź więcej nie nagrywaj. Ciężko mi było to przeczytać, bo jeszcze jest to z błędem. Powiem Wam szczerze, że to, że moja choroba powoduje pewien określony wygląd, jest czasami dla mnie trudne, ale nie ze względu na to, jak wyglądam, tylko ze względu na to, że jestem podobna czy do Magdy Buczek, czy do Anioła na Resorach. I pojawiają się właśnie takie komentarze. Anioł na Resorach 2? Jesus! Albo zajmij się różańcem. Kolejny komentarz natomiast nawiązuje do Magdy Buczek. Ważne, żeby ojciec Tadeusz dostał kasę. Pieprzyć niepełnosprawnych. Musicie przyznać, że to bardzo miły komentarz. Jeden z popularniejszych tematów na moim kanale są moje brwi. Ja nieraz powtarzałam, że mam je beznadziejne i że ciężko je wyregulować. Nawet niektóre kosmetyczki nie potrafią sobie z nimi poradzić. Wreszcie doszłam do takiego etapu, gdzie te brwi mi się podobają. I wiem, że wiele z Was uważa, że są one za długie, ale ja jednak nie lubię w takiej, a nie w innej formie. I to są ulubione komentarze moje o brwiach. Te brwi wołają o pomstę do nieba. Niestety coś w kwestii brwi poszło nie tak. Może zmień kolor i nie rób takich długich. Ogólnie nie masz makijażu lub jest minimalny, a te brwi odwracają uwagę od wszystkiego. Niestety temat brwi jest powszechny, ale nie chciałabym się teraz na nim skupiać. I kurczę, to, że jednej osobie coś się nie podoba, to może druga osoba uważa, że to jest w porządku i ma prawo nosić brwi takie, jak uważa. Ja jestem z nich zadowolona i jak na razie nie zamierzam ich zmieniać. Ale może zmienimy temat. Kolejny genialny komentarz. To nie jest żaden spacer, tylko przejażdżka. Nie wiem, dlaczego dużo ludzi uważa, że nie powinnam używać formy idę gdzieś albo gdzieś spaceruję, tylko dlatego, że poruszam się na wózku. A wózek to tak naprawdę moje nogi i skoro ja go traktuję jak swoje nogi, no to na nim gdzieś idę i ja nie mam problemu ani żadnych kompleksów, żeby tak mówić. I wydaje mi się, że to jest normalne, naturalne i takie teksty, że
że ja nie chodzę, tylko jadę na przejażdżkę albo dziś jadę, są dla mnie dziwne, no bo kurczę, jedzie się autobusem, jedzie się pociągiem, a nie wózkiem. Kolejne komentarze są z cyklu chcę być miła, ale mi nie wyszło. Pierwszy jest moim chyba ulubionym w tej kategorii. Jesteś brzydka, ale się nie obraź, bo liczy się to, co masz się w środku. Ty masz dobre serce. Przyznacie, że perfekcyjny komentarz. Kolejny też jest jednym z chyba z takich klasyków. Nie chcę cię urazić, ale cię niezbyt lubię. Tutaj nawet nie ma jak odpowiedzieć na ten komentarz, szczerze mówiąc. Wystarczyłoby chyba tylko aha, bo no bo co więcej napisać. I teraz już wchodzimy niestety w rejon dość ostrzejszych komentarzy, więc trzymajcie się mocno. Chodziłaś do szkoły? Jak ty takie rzeczy wymyślasz? Niezły czubek z ciebie. Oczywiście z uśmieszkiem, no bo przecież to jest takie zabawne. Masz się czym chwalić, idiotko. Ciekawe, prawda? Teraz pokażę wam bardzo ciekawą rozmowę na moim fanpage'u. Zrób coś z tą grupą, która pisze tak o tobie i się z ciebie naśpiewa, bo tam już jest 1000 osób. I kiedy automat mi odpisał i po prostu nie miałam czasu w tej chwili akurat zajrzeć do internetu, dostałam takie właśnie o to odpowiedzi. Ha, 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 nie zapomnij, nie po to ta ja, moja siostra założyła, żebyś ją zamknęła, żegnam. Jakbym chciała, to bym ci pomogła, ale powiedz, dlaczego mam ci pomóc. Dla mnie jesteś infantylna, wredna, pokraka, więc wypierdalaj odpadzie. Przyznacie, że bardzo miłe. Tylko i wyłącznie dlatego, że nie odpisałam w przeciągu kilku minut. Teraz klasyk z Instagrama. Ja nie mogę, ty naprawdę jesteś psychiczny, dzieciak. Jednak tam prawdę piszą. Jebana kalaka, ha, ha, ha. Współczuję twojej rodzinie, takiego imbecyla mieć w domu. A ja współczuję twojej rodzinie, że piszesz takie rzeczy, bo mamusia byłaby na pewno dumna. Przejdźmy może do kolejnej wiadomości z fanpage'a. Kobieto, zrób coś ze sobą, bo jesteś ohydna. Te włosy na twarzy, tłuste włosy, popsute zęby, wągry na twarzy, to istna tragedia. Nie rozumiem, że ja rozumiem, że urodą nie grzeszysz, ale jak nagrywasz już te filmy, to chociaż nie obrzydzaj wyglądem. Nie odbieraj tego jako hejt, a radę, bo ludzie na necie się z ciebie nabijają. Łotra, nagrywaj, bo nie mamy z kogo beki cisnąć. I Łotra to jest właśnie ulubione powiedzonko kafeterii, która właśnie tak mnie okrzciła. Jak wiecie, ostatnim filmem, jaki opublikowałam, był film na temat Klaudy Lizy i chciałam w nim po prostu pokazać wam, jakie zachowania na YouTubie nie są fajne i czego należy się wystrzegać. I oczywiście osoba, o której była mowa, skomentowała mi film i niestety pokazała bardzo wysoki poziom swoich wypowiedzi. Jak pamiętacie, ja na samym początku filmu powiedziałam, że nie będę oceniać Klaudy Lizy po wyglądzie. Niestety otrzymałam taki, a nie inny komentarz. A czemu tak ciągle podkreślałaś bezczelnie, jak ja wyglądam? Może nie jestem szczupła, ale czy to powód, aby się zachowywać? W twojej sytuacji to ja bym się wstrzymała. Pokory i spójrz na swój wygląd. Ha, ha, ha. Niestety, jak widzicie, niektórzy od razu lubią atakować, nie słuchając filmu, bo podejrzewam, że Klaudy Liza nie obejrzała mojego filmu, ponieważ na temat wyglądu bohaterki mojego filmu nie padło ani jedno słowo. Jedyne, co powiedziałam, to tylko to, że kiedy znalazłam wiek, byłam zdziwiona. Oczywiście to nie są wszystkie komentarze, które pojawiły się na moim kanale, czy też w moich mediach społecznościowych. Nie chciałam was też zalewać tą ogromną falą hejtu. Pokazałam wam moje ulubione oraz te, które od razu nie skasowałam, bo powiem wam szczerze, że bardzo dużo komentarzy po prostu kasowałam, zanim zrobiłam jakieś screeny. Dopiero od niedawna postanowiłam robić screeny, żeby wam pokazać, z czym się tak naprawdę wiąże nagrywanie. Mam nadzieję, że jakoś przeżyliście te niewybredne epitety. Mam nadzieję, że ten film otworzy co niektórym oczy, że niestety takie komentarze nie będą akceptowane i że nie wolno takich rzeczy nikomu pisać, bo zobaczcie, ja mam to gdzieś i po prostu to kasuję. Ale jeżeli to trafi na bardzo wrażliwą osobę, to może wyrządzić wiele krzywdy. Dlatego bardzo was proszę, zastanówcie się nad tym, co piszecie, bo za coś takiego niestety można mieć problemy, w szczególności za te ostatnie komentarze, bo niestety obrażają one drugą osobę. Takie zachowanie jest po prostu niedopuszczalne. W tym momencie bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Zachęcam was do lajkowania, komentowania, subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!